Witam was tutaj, ponownie ja, Hordaj wasz Avizona. Już dziś jesteśmy po kolejny odcinek poza prawem. Dziś odcinek może być nieco dłuższy, ponieważ jadę tam, gdzie jeszcze nigdy nie jechałem, w skrócie do Opacza. Tam nie ma stacji Vetudillo, jest stacja gminnych rowerów, ale są z Nextbike, więc teoretycznie powinno mi się udać nawet wpiąć Vetudillo. I co ciekawe, na dworze jest aktualnie 1 stopień. Jak dojadę, będzie coś koło 2, więc... Więc dlatego nie będzie szybkich prędkości granych, bo będzie zimno. No ma, tak czy siak, pora zaczynać. Trochę inaczej dziś będę nagrywać, więc będą lepsze średnie prędkości. Zaczynamy. Witam was tutaj, cześć, tam znasz. Zapraszam was na kolejny odcinek z Avizona, że postawiam nawet Rillo. Dziś mamy odcinek nie z żadnej serii, ponieważ mamy taki właściwie przerwę pomiędzy tymi seriami, ponieważ były cały czas serie. I opowiem wam coś bardziej na temat Rillo samego. Jedziemy sobie dzisiaj do Opacza. WKD Opacz, taka stacja. To nie jest w Warszawie, bynajmniej. W sensie jest to w pierwszej strefie z temu, ale to nie jest już Warszawa, ale jest tam miejski rower gminy Michałowice, więc tam sobie spokojnie będę mógł zestawić jakby coś rower. Dobrze, no i już nie przedłużając, tylko jeszcze powiem, kolejna seria będzie z podróży z Ursusa do Dębetowa, taka mega trasa, całą od najdalej wysuniętych na północ, na zachód i wschód stacji Vetrillo. No ma, no i tak, jakby coś, muzyka dzisiejszym w tle leci sobie taka po prostu, jaką znalazłem. To są utwory muzyczne, które wszystkie na A i B, które mam w swojej bibliotece YouTube darmo. No i tak. Zacznijmy od artykułu z Vetrillo, że w roku 2019 było 13 milionów miejskich podróży z Nextbike w 2019 roku. To znaczy, że 13 milionów osób wypożyczyło rowery w 2019 roku. I tak. Z tego co widzę, to chodzi nie o całą Warszawę, tylko ogólnie o całą Polskę, no ale niech będzie. Od 2011 roku... W 2011 roku zostało otwarte Vetrillo, w sensie ono się jeszcze nie nazywało Vetrillo, ale wtedy został pierwszy system otwarty właśnie warszawski, gdzie łączna liczba wypożyczeń od tamtego czasu do dzisiaj wynosi 55 milionów. Czy wy to znacie? 55 milionów ludzi wypożyczyło już Vetrillo. To jest naprawdę strasznie dużo ludzi. No i tak, tutaj mamy od... czekajcie, sobie przeczytam. Statystyki z całej Polski. Przecież zarządu Nextbike Polska. 13 milionów wypożyczeń daje około 28 milionów przejechanych kilometrów. To 41 tysięcy razy więcej niż wynosi przejazd najdłuższą polską autostradą. Nextbike obsługuje 44 systemy, w tym na przykład Vetrillo, w tym ponad 70 miast i gminach. W tych samorządach jest łącznie blisko 2,3 tysiące stacji. No, z czego Warszawy jest też dużo. Najwięcej ma ich Mewo, należący do obszaru metropolitańskiego Gdańsk, Gdynia, Sopot. No powiecie, tam są trzy miasta, to wtedy sobie mogą mieć więcej niż Warszawa. Aż 660, a warszawskie Vetrillo jako jedno ma 380 stacji, więc Warszawy coś to jest zmienne, 380 stacji mamy w teorii. Bo z tego co pamiętam, jedne stacje przenoszą, jedne zamykają, więc jak naprawdę aktualnie jest w tym momencie, to wam nie powiem. W ogóle tutaj już się wydrapaliśmy na górę i jak widzicie, kiedy ten odcinek jest nagrywany, on jest podobna pogoda jak teraz mamy ją, ale bardzo dawno. Jeszcze przed wakacjami. Ja na to wakacjach jeszcze wtedy nie myślałem. No ma, czy dalej coś tutaj mamy jeszcze? Liczba wypożyczeń świadczy o tym, że rowery miejskie dawno przestały być rekreacyjną ciekawostką, a stały się pełnowymiarowym uzupełnieniem komunikacji publicznej. Zgadza się w tym 100%. Nigdy nie jeździłem jeszcze rowerem zamiast komunikacji. No dobra, raz pojechałem rowerem, bo autobus się spóźnił. Cieszymy się, że coraz więcej
samorządów zdecyduje się o pozostawieniu rowerów na ulicach także w zimę. No, Warszawy tego jeszcze nie ma. W tym roku bez przerwy będą działać w Polsce takie systemy jak MEWO, wrocławski rower miejski oraz rowery łódzkie. Dobra, czyli Warszawa jeszcze cały czas nie. Dodaje, że wydłużenie sezonu pozwoli jeszcze skuteczniej wykorzystać potencjał komunikacji rowerowej. Potwierdzam, tak by było w Warszawie. Może w kolejnym roku będzie czynne. Nie wiadomo. Pozostawienie stacji i... No, bla, bla, bla. 13 milionów wypożyczeń zbiegło się z 55 milionami wypożyczeń liczbą od uruchomienia w czerwcu 2011 roku. Pierwszego systemu Next Bike w Polsce we Wrocławiu. Aha, czyli to nie tak nie tylko w Warszawie, no dobra, niech będzie. A już myślałem. Już tak później swoje rowery miały Warszawa, Poznań, Białystok, Lublin. Obecnie na polskiej mapie rowerowej znajdują się ponad 70 miast i gmin. A Next Bike zarządza systemami składającymi się w sumie z ponad 22 tysięcy rowerów. Kurczę, nie wiedziałem, że aż tak dużo. To naprawdę dużo. Obecny sezon jest najlepszy w historii pod względem zainteresowania rowerami miejskimi i dynamiki ich wynajmowania. Już w tym momencie, po 7 miesiącach odkąd rowery wystartowały ponownie po przerwie zimowej, liczba wynajmów jest większa o ponad milion niż rok wcześniej. Równolegle z liczbą wypożyczeń rośnie grupa nowych osób rejestrujących się w systemie. Od 2011 roku jest to już 2,4 miliona użytkowników. Miliony, z których 400 tysięcy dołączyło do grona rowerzystów miejskich. Strasznie dużo. Dobra, dalej. Aktualności jeszcze z Veturillo. Stacja 9690. W ogóle, wybaczcie, że w tym odcinku nie ma żadnego Google Earth'a ani satelity. Ale robię w międzyczasie właśnie, jeżeli ktoś się czepia, gdzie jest metro. Metro w międzyczasie robię jeszcze i Google Earth działa dla metra aktualnie, a chcę jak najszybciej go wam pojawić. Z powodu remontu w okolicy stacji 22 października w godzinach porannych lokalizacja 9690 Aleja jest 11 Szwedzka. Gdzie to jest? Zostanie tymczasowo wyłączona z użytku. Okej, dobra. Akcja Zgłoś Rower. Tak, nie wiem czy wiecie, jest akcja Zgłoś Rower. Napiszcie w komentarzach, kto z tego momentu dotrwał i chce dowiedzieć się, jak to zrobić. Dam link wtedy. Polega na tym, iż możecie. Jest taka specjalna aplikacja na stronie Nextbike'a, gdzie się. Coś Nextbike'a, no mniej więcej gdzieś tam. Gdzie sobie dajesz numer roweru, lokalizację i zdjęcie. I za poprawnie zgłoszone i kiedy odbiorą ten twój towar, który znalazłeś, dostajesz 5 zł. Cały czas przypominam, że jak zadzwonisz na specjalny numer Veturillo, który mogę pokazać gdzieś teraz w komentarzach albo w opisie. Napiszcie w komentarzach, jak zapomniałem pisać w opisie. Specjalny numer, po który dzwoni się jak na infolinię. Jeżeli wam się będzie chciało, możecie odwieźć go do stacji i wtedy dostajecie 10 zł na konto. Ja wolę 10 zł niż 5. Dobra. I tutaj pokazują, że 150 towarów znaleźli. No, cieszyć się, tylko cieszyć. Galeria Młociny przyjazna do dwóch kółek. Tak, w Galerii Młociny Północnej nie ma jeszcze. Ale w Galerii Młocina ma swoją teraz własną stację. 10 jednośladów się nawet pojawiło i 15 miejsc dla stojaków. Jakby coś. Okej, jesteśmy już przy faktory. I teraz znowu jedziemy pod Gutkę. No to ciekawie. O, widzisz porzucony rower, zgłoś go. Nowa stacja Veturillo Sigma Work Stadion w warszawskim Mordorze. Tak, nowa stacja jest teraz w Mordorze, owszem. I chyba to tyle z takich najważniejszych informacji. Nowa stacja Veturillo na Pradze? Nie, to chyba już was aż tak bardzo nie będzie interesować. To tyle, jeżeli chodzi o najświeższe informacje i newsy z Veturillo, jakie ja mogę do was powiedzieć. Co mogę powiedzieć? No, aktualnie montuję na przykład z takich ciekawostek co do kanału metro. A, i właśnie, jeszcze zanim przejdziemy do metra. Jesteśmy aktualnie na takiej obwodnicy. To jest jedna z trzech obwodnic Warszawy, jaka miała powstać. Tak, jeżeli ktoś nie zna, to są plany z 2009 czy 2010 roku. Więc naprawdę stare już. Ale plany mają to do siebie te, że są bardzo aktualne. Nawet po tak długim czasie, one cały czas są aktualne, co jeszcze oni chcą zrobić.
zaczynając od mostu południowego. Więc tak, nie wiem czy wiecie, tak, most południowy też będzie w nowym odcinku. Dużo odcinków na zapas nagranych z poza prawem, więc prawdopodobnie u mnie na kanale nie będzie przedwyźmowej, ponieważ mam bardzo dużo długich serii teraz nagrywanych. Więc sami zobaczycie. Dobra, no i tak, o czym ja tu mówiłem? A, o drogach. No i tak, to jest jedna z trzech obwodnic, to jest druga. Pierwsza jest najdalej wysunięta i to są ekscesowe. To jest druga taka łącząca dzielnicę, na przykład tutaj ta linia łączy Wolę, Ochotę, Wola, Ochota, Ursus, Włochy i Mokotów. To jest po prostu świetna droga, jak ona powstała, to po prostu tak bardzo połączyła niektóre miejsca. Jeszcze 220 nią puścili i jest idealne po prostu połączenie. To jest po prostu idea. Jeszcze gdzieś w centrum chcą puścić niektóre drogi. Nie wiem dokładnie, nie pamiętam już dokładnie gdzie, ale gdzieś jeszcze w centrum, dokładnie w centrum chcą jeszcze puścić jakieś drogi. I po prostu to jest taka jedna z tych dosyć nieźle rozwiązujących. No i oczywiście po dwóch stronach jest ścieżka rowerowa, jest po jednej i po drugiej. Jak widzicie, jedziemy taką czwórką właściwie. Takim zygzakiem. Dzisiaj na mapie tutaj mamy podląd, więc no zbytnio jakaś nie porywająca trasa. Dopóki jedziemy właśnie tam obwodnicę, mamy cały czas ścieżkę drogową, później się będę przyrzucać chyba na chodnik i ogólnie jakieś tam jeszcze cuda na gwoździu. W ogóle dzisiaj też trasa dosyć długa jest i w teorii jadę dzisiaj 21 minut rowerem, ale w praktyce jechałem trochę dłużej pewnie. W sensie jeszcze całe przygotowanie, więc nie udało mi się wydobyć w 19 minut, żeby za darmo przejść i przejechać, no ale, no cóż, tak, w ogóle opatentowałem ostatnio, na przykład, takich ciekawostek, numer do telefonu, na infolinię do Veturillo, w sensie, żeby to coś połączyć z nimi, a nie klikać te wszystkie cyferki, po prostu z przycinkami i tak dalej, pozostawiam, że właściwie wszystko się wpisuje za mnie telefon, w ten sposób bajka, bo ja dosyć wyrefozowano często na nich dzwonię. A tu jakieś porzucone rzeczy, a tu jakiś błąd, a tu pieniądze oddajcie i tak dalej. Co z tego, że dużo dowodów znajduję takich porzuconych i mam za nie ładnych pieniędzy. Tak właśnie, żeby nie było, ja wszystkie serie, które nagrywam na kanale, ja wszystkie za nie płacę sam. Pomijając to, że za większość dostaję, jeśli jakieś pieniądze, żeby mi opłacić, to ja faktycznie raz tylko dowodowałem z karty za 10 zł w Veturillo, bo byłem ciekawy jak to działa. Bo jak pierwszy raz się pojawiły te doładowywania, wiecie, że można zbliżyć kartę i doładować na stacji, to mnie po prostu byłem ciekawy, jak to działa i też miałem kartę, więc chciałem się pobawić. Natomiast poza tym nigdy nie płaciłem tak naprawdę, ponieważ mam dostaję 10 zł za każdy znaleziony rower, a ja po prostu je czasem znajduję nawet nie chcąc. Ale wiecie, 10 zł to 10 zł, tak na to bierzemy. Ale to też dobrze, bo będę mieć przy sobie długo taką długą serię wzdłuż Warszawy, wzdłuż całej Wisły, przez całą Warszawę będę jechać. I to jest naprawdę bardzo długa trasa. Od wschodu do zachodu będę jechać. I naprawdę będę zmęczony, to jest z jakimś większym powerbankiem, będę musiał jechać może z jakąś jeszcze wodą większą. Jedzeniem, biwakiem i w ogóle wszystkim. I to będzie trasa naprawdę wysokich lotów, bo to będzie już naprawdę bardzo, bardzo długo. Ale zobaczymy oczywiście jak to pójdzie. No jedziemy, jedziemy, a widzę, że będziemy skręcać za chwilę. Kurczę, tylko z wodą jest jeszcze daleko, no nie chce mi się teraz nie iść. No w ogóle jest późno, więc widzicie jak to jest. No ma, czy jakieś ciekawostki co do tej drogi jeszcze bym mogła wrzucić? Jeździ aktualnie z tego co pamiętam jeden autobus nocny, tak w podrywach czasami. I głównie 220, poza tym tutaj nic nie widziałem zbytnio. No ma, no i tutaj będziemy skręcać, bo nie widzę, że już tutaj na mapie skręcamy. 3,5 km już przejechaliśmy. W te 12 minut, więc jest naprawdę to ile ja przejechałem w tej temperaturze prawie że zerowej, to jest cuda na gwoździu. Cuda na gwoździu po prostu bym powiedział. Tak, już nie można zgłaszać nowych stacji Veturillo, jak ma wyglądać Veturillo 2020. Ja zgłosiłem na przykład stację pod moim domem i pod centrum Zdrowia Dziecka i jeszcze gdzieś tam pod Piasecznem, tam gdzie będę chciał nagrywać odcinki. No, bo w niektórych miejscach naprawdę brakuje stacji. I to tak naprawdę brakuje. Więc zrenerwowałem się i wyprzedziłem trafnikiem. Tak to się robi. No widzę, że dawaj. Nie męcz się i wjedź sobie na ulicę. Zresztą jeszcze był taki czas, że było zimno, chyba nie chciałem jeździć ulicą zbytnio. Tak mi się wydaje.
O, dobra, no i zapomniałem, tutaj też jeździ już 517, ale to tak z innej beczki, no trochę jeździ tutaj, więc... No, ale widzicie, ładnie tutaj, tutaj można nawet mele jechać. To się później są takie bardzo nieprzyjemne światła, na których się stoi właściwie dosyć długo, ale ich wam kompletnie nie polecam. Nie, ale to zaraz zobaczycie, jak dojedziemy do nich, to wam powiem. Tak, w ogóle pierwszy raz zobaczycie na moich filmach wukatkę. Bo jeszcze nigdy w Etudilonie dojeżdżałem, ale tak, żeby jeszcze pociąg pokazać, to nie. A tutaj nie dość, żeby dojadę, to jeszcze wam pociąg pokażę. Więc będzie ciekawie. Ma trochę cichszy utwór, widzę, słyszę. Tak jak mówiłem, będą dwie serie teraz z metra, czyli odcinek metra zachodni, który się tam buduje teraz na Bemowie. Wola Bemowo. I będzie odcinek wschodnio-północny, czyli będzie Brudno. Będę jeszcze relacjonować, ale to tak dużo rzadziej już. Trzecią linię, czyli właściwie jak cokolwiek Trzaskowski powie, to będę o tym mówić i niedługo się pojawi odcinek z tego, żeby ogólnie wam uświadomić, jak to ma w teorii wyglądać i co ja na ten temat już wiem. Poza tym, poza trzecią linią metra jeszcze wam powiem o stacjach Plac Konstytucji i Muranów. To są stacje, które miały nie zostać zbudowane, ale doszedł Trzaskowski do władzy i chce je zbudować, bo już nawet ogłosił na nie przetarg. Więc... chcesz, to masz. Więc bo ich nie powinno być, ponieważ one zostały tam poprzez tym, ale to mniejsza z tym, o tym będzie, będę niedługo nagrywać odcinek, więc nie będę wam spoilerować oczywiście. Dalej, co ja tam jeszcze... A, będzie jeszcze jedna seria z Bambajów warszawskich. Jak zacznę się budować Bambaje na Wilanów, to będę robić tam co miesiąc będę tam podjeżdżać i robić zdjęcia, jak tam idzie im budowa. Natomiast co dwa tygodnie będę jeździć tak samo jak do metra na Winnicę, jak buduje się tramwaj na Bambaj na Winnicy. I tam faktycznie będę dawał sobie jeszcze ładne raporty, bo tam akurat nie ma punktów obsługi, ale tam będę całkowicie samoczynnie będę mógł do was ocenić to, ponieważ ja tam na tyle długo mieszkałem, że tam to ja mogę nawet dla was codziennie robić relacje i codziennie montować to i codziennie robić Google Earth'a i nawet robić z tego live'y komputerem. To jest taka miejscówka. Więc nie, spokojnie, to takie będą rzeczy. Będzie się działo na kanale, postaram się tak trochę być bardziej na czasie. Mniej serii City Skylines, postaram się skończyć większość serii City Skylines do końca roku. Bo jakoś w grudniu się pojawi znowu Snowfall i chcę pozostać przy trzech seriach. Scenariusz, Snowfall i City Skylines. Po prostu City Skylines jako wszystkie serie. Campus sobie, jak powiem tak, kiedy Campus się skończy, to będą z 3 live'y prawdopodobnie z mega destrukcji wszystkich miast. Zacznijmy sobie oczywiście od Mass Transit, tutaj się najwcześniej pewnie skończy. Później prawdopodobnie będzie Industries i też sobie ładnie z jakimś dużym hukiem zakończymy. To prawdopodobnie jak już skończymy, sobie wybudujemy ten port i tak dalej, bo tam jeszcze trochę rzeczy jest oczywiście w Industries do zbudowania. I po tym jak to zrobimy, to sobie pewnie zrobimy jakąś katastrofę w kampusie, zobaczymy jak edukacja ginie, hehehe. Także tak to się zapowiada. Scenariusze będziemy sobie powoli robić, bo ich jest tam dosyć dużo. No więc... Aha, widzę, że... A widzę, że ma problem z ludźmi. Ale się ma i te na boki. Przejdzie się tutaj? A, ładnie, ładnie. Wyprzedził je. No i to jest właśnie te skrzyżowanie, o którym wam mówiłem. Tutaj 220 zawsze stoi, dlatego nim nie lubię jeździć, bo on tutaj po prostu zawsze stał. Ale akurat to... W bardzo dziwny sposób zwiedzam Warszawę. Nie mogę wam niestety powiedzieć, na jaki sposób ja ją zwiedzam, ponieważ niektóre osoby, które to oglądają, nie mogą się tego dowiedzieć, ale w bardzo ciekawy sposób dzięki szkole mogę zwiedzać właśnie Warszawę. No i jesteśmy przy trasie tutaj dosyć szybkiego ruchu. Nie no, zabijcie mnie, jak ona się nazywała. Czekajcie. To była duża droga, to jest pewne. Bo widać ją. W sensie tak, to jest droga, której wam kompletnie nie polecam, jeżeli chodzi o te przejście dla pieszych, bo tu z pustu się zawsze stoi. W sensie, mam jedną głowę w głowie, w sensie, a na końcu języka jak się nazywała, ale nie mogę sobie przypomnieć. Poczekajcie. Ajajaj. Dlaczego doszło? Zapomniałem jak się nazywa droga. Jerozolimskie, no przecież. Zobaczyłem Warszawa Jerozolimskie, już wiedziałem, że to jest to.
Opocz Mała. No, także nie polecam wam jazdy przez... Nie, to nie są jerozolimskie. Nie, to jest coś innego, poczekajcie. Nie, to jerozolimskie, ale jerozolimskie. No, to miałem rację jednak. Także jerozolimskie, jak już sobie przyjechaliśmy, to widzicie, jedziemy sobie prosto do pociągu WKDS, z tym, że będziemy mieli jeszcze chyba pit stopa, z tego co kojarzę, na przejeździe kolejowym. I tak, jakby coś, tej stacji Veturillo, w ogóle aplikacja Veturillo jest dosyć mocno upośledzona, jeżeli chodzi o stacje dookoła Warszawy. To znaczy, musi się stopować aplikację Nextbike, albo patrzeć na mapie Veturillo, na stronie z Veturillo i tam dopiero macie pokazane większość stacji, które są jeszcze w okolicy, ponieważ na przykład w aplikacji nie pokażę wam tej mapie, na tej stacji, na mapie, ale ona tutaj naprawdę jest. Więc to jest jedna rzecz. Pruszków, Piaseczno chyba też nie ma stacji na mapie widocznych i na przykład M1, w Ząbkach nie ma, ale tam w tych kierunkach też nie ma zbytnio. Więc naprawdę w niektórych miejscach po prostu jest jakieś takie niezgranie się. O, Elf się zrobił. Świetnie. Zapisz to do metra. No to świetnie, Elf się zrobił, no to... To bardzo dobrze, bo będę mógł włączyć na noc jeszcze ostatnie filmiki i będę mógł już z dobrymi nowymi siłami tutaj tak kręcić. No ma, przed nami jeszcze jest jeden utwór ostatni, na sam taki ładną wisienkę na koniec. Zobaczcie w ogóle jaki tu jest korek. A tu jest tylko przed nami jeden przejazd kolejowy w UKD, co nie? A zobaczcie jaki ładny korek. To jest piękny. To jest utwór w ogóle, którego jeszcze ani razu nie używa, po prostu nie miałem okazji, on jest dosyć dobry. No ale co tu dużo mówić. Utwór ładny, droga ładna i przed nami wspaniały przejazd kolejowy i za chwilę powinniśmy mieć... Powinienem ci pokazać... O, jest, proszę bardzo, widzicie WKD-ka. Tak wygląda warszawska kolej dojazdowa. Ja oczywiście, a widzę, że poza prawem, ścigamy się z WKD-ką. Zawsze chciałem być WKD-ką, co nie? Dobrze, reasumując dzisiejszy odcinek, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli jesteś tutaj nowy, możesz kliknąć subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. No i co dużo mówić, do zobaczenia już wkrótce w kolejnym materiale na moim kanale. I tak wyglądają stacje gminnych rowerów Michałowice. Wkładamy rower i kończymy. Do zobaczenia. Cześć!